Cześć wszystkim, mamy powołania reprezentacji U-20 tutaj na Mistrzostwa Świata, właśnie, które będą miały miejsce w Polsce. Dzisiaj przedstawię te nazwiska, porozmawiamy sobie właśnie na temat tych powołań, no bo to są piłkarze, którzy w przyszłości mogą grać w pierwszej reprezentacji. Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, są powołania na Mistrzostwa Świata, FIFA, U-20, Polska, bramkarze Majecki, Mleczko, Niemczycki, Obrońcy, Bernarczyk, Gryszkiewicz, Nawrocki, Sobociński, Szota, Walukiewicz, pomocnicy Bogusz, Kopacz, Man Makowski, Łyszczarz, Ślisz, następnie Skóraś, Stan 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 Stanilewicz, Puchacz, Zalewski i Zyla. No i mamy tutaj napastników Dwóch to jest Be Benedyczak oraz Teczyk. Benedyczak oraz Teczyk, to są właśnie ci zawodnicy, to są powołania piłkarzy na mistrzostwa yy, właśnie świata. No, zobaczymy, tak. Kto po prostu z tej reprezentacji później się przebije do pierwszej reprezentacji, to jeszcze długa droga. Na pewno tutaj piłkarze mogą się zaprezentować z, z dobrej strony, natomiast to wszystko praktycznie zweryfikuje tutaj te, te mecze tak młodzieżówki. No, w tym, w tym wieku, no ja, ja, ja na przykład nie jestem jakby zwolennikiem tutaj prognozowania, tak, czy oceny. Tak samo jak oni się prezentują tak naprawdę w klubach, to ciężko po prostu powiedzieć, jak oni się będą prezentować w reprezentacji, bo jednak na, na tym poziomie, no, 20. Wydatkowie ta forma jest chwiejna, nie zawsze jest ona stabilna. Dziś oni są też na początku swojej kariery piłkarskiej czy u progu tej kariery. No, no więc ciężko powiedzieć. Zobaczymy dopiero po pierwszym meczu, tak bym chciał przeprowadzić taką analizę rzeczywiście, jak ta drużyna się prezentuje. Natomiast no, są pewne te nazwiska, które się wyróżniają, tak, Majecki czy na przykład Walukiewicz, na pewno są zawodnicy, e, którzy się po prostu wyróżniają, Zyla. E, tutaj to są zawodnicy, którzy na pewno się wyróżniają z tej reprezentacji. Natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce, no to zobaczymy, tak, to zweryfikuję. Na pewno fajną sprawą dla tych zawodników jest to, że mistrzostwa odbywają się w Polsce, tak, więc będą mogli się oni zaprezentować. Przed polską publicznością. Zresztą tam jest chyba jakiś spot reklamowy, który łączy nas piłka pzp którym zaprasza tutaj Krychowiak tak, do te, na, na, na właśnie na te mistrzostwa. No, świetna okazja, tak? Świetna okazja zaprezentowania się. No to też jest yy, tutaj świetny czas dla tych piłkarzy, ponieważ będzie mnóstwo skautów, Oni będą obserwować tych zawodników, a także powinni chłopacy dać siebie naprawdę wszystko. No ale zobaczymy. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się, zostawcie suba,